Pyłek w jajku będzie robiony, ale najpierw trzeba zrobić porządki po wczoraj. Bo niestety nie miałem kiedy. Gdzieś z pracy dość późno wróciłem. O. Będziemy sobie zmywać naczynia. Nie powinno być zbyt trudne zadanie, chociaż zaraz zobaczymy. Ale to w ogóle są problemy, że bije pan elektryk. Teraz powinno być z jedna tylko. Nawet jakby dwie kamerki naraz na coś złapało, to aż mi prąd przeskoczył. Ale piecyk się odpalił. Nagrzał wodę, bo jest ogólnie problem z odpalaniem piecyka. Ale tu mam daleko teraz do komputera. Myjemy tego to czepaka, co wczoraj go nie umyłem. To tak zostawiłem. Je przunąłem na blat. Wiecie, na czym to może nie jest najciekawszy content, ale jest praktyczny taki bardzo, że tak powiem. To taki życiowy content. Tak to w internecie chce oglądać życie, nie? No dobra, to sobie. Wrócimy do góry. To widać na. Niestety mam problemy z regularnym myciem naczyń. Jakoś tak strasznie nie lubię tego robić. Jak już coś robię, to staram się to robić dokładnie. Dlatego też na przykład nie lubię, nie wiem, sprzątać, mieć naczyń czy czegoś w tym rodzaju, bo zawsze mi to zajmuje za dużo czasu. Zawsze to chcę robić tak super fajnie i dokładnie i się okazuje, że za dokładnie. I sprzątam to pół dnia, dosłownie. Nie wiem, czy to ja gdzieś tam sobie oglądam, czy jest serio jeszcze drugi oglądający, bo taki mam info z Twitcha. Możliwe, że no, jeden to jestem ja, bo gdzieś tam leci. Mam pulsy od Twitcha i one mi odtwarzają obraz, w tym razie czy no to same odtwarzają stream. No. Ale takie trochę słabe rozwiązanie, żeby... Na pewno sobie nie nawijano ten jeden oglądający, to wiem, że to jest zarezerwowane dla mnie. A jeszcze myjemy ten... Już postanowiłem, że nie będę puszczał, nie będę w trakcie intra tego mył, żeby nie było, że... intro będzie leciało pół godziny, bo tyle mi zajmie mecie, albo coś. A później nagle, o, wbije, super. Jest ok. Więc jak coś, to postanowiłem, że od razu wezmę. Odtworzę, Łączę content, żeby na streamie był. Na pewno standardowo na początku, bo tak często bywa na streamach, może nikogo nie być. Co zdarza? Zamoczony garnek. Wiem, że piecyk się uruchomił, bo coś dalej zimnowa doleci, więc idę sprawdzić, jak tam wygląda sam piecyk.
której się dział wygrzeje. Jest ciepła, dobra, super. Patelnie nam się dzisiaj przydały, bo wezmę inną albo skorzystamy z tej. Ale to już zobaczymy. Skype tam napiszą, czy coś. Zmieniam się w Arkusa, który na Twitchu gotuje jakieś tam pro rzeczy. Ja nie będę robił żadnych super. A, no więc. Dużo wiadomości jakiś. Tu trzeba rączkę umyć, wiadomo, to nie jest jako psiuk, byle co. Trzeba się pozbyć wszystkich koronawirusów, jeżeli jakieś tu są. Teraz zmywamy, opłuczamy wszystko. Okej. Okay. W sumie to dałoby się ze swojego życia taki Truman Show zrobić, ale nie wiem, czy byłoby dobre. O, chleb w jajku. Dobra, zaraz poprawię to. Tylko muszę... Tylko najpierw pomyjemy. Film jest edukacyjny. Każe sprzątać po sobie, może niekoniecznie dzień po robocie. No, ale że... Już mówiłem wcześniej, późno wróciłem z roboty, bo 18. Bo mam trochę godzin do odrobienia. No jeszcze dwie tak naprawdę. No to... To musimy sprzątać na wizji. Będzie sobie chyba zaraz wezmę czata, odpalę na komórce. Ach. Na kompie, który tu leży teraz na drugim końcu kuchni, to nic nie widzę. Jest moja wersja panelu kontrolnego. Mam swój... Bo czat chcę mieć. Tyk. No i super. Teraz będę wszystko widział. Sobie sprawdzę stare wiadomości. No elo Anoli. Tak, stream z mycia patelni. Edukacyjny, bo po robocie, ale no, wczoraj robiłem rzeczy w garku, ale nie posprzątałem, więc no, trzeba dzisiaj. Syfu nie było. Pewnie Justyna wróci do domu, to będę zaciukany. Ale mało rzeczy było, wczoraj było spoko. Takie rzeczy jak nóż to można myć raz na miesiąc. Więc nie ma zagrożenia, że coś się złego stanie. Deska też. Raz dam na dwa miesiące. Bo przecież tam się nic nie może ulęc. Tak? Czyścić rączki. Wczoraj były ciasteczka, to pokazać. Bardzo prosty przepis, bardzo dobry przepis. Och, telefon zaklapałem. Niestety. Dobra, pyk. Dobra, mamy wszystko ogarnięte, no nie było tego dużo. Tu przestawiam sprzęt nagrywający, kamerujący.
Deska mi chyba nie będzie potrzebna, więc na razie dam tu. Tu o, trzeba przygotować. Zbliżenie na miejsce robocze. Nie, przed chlebiem, przed. Na razie sprzątałem po wczoraj. No, nie chleb, tylko chleb miał być, tak? Macie, już update'ujemy tytuł streama. Chleb. Jajku. No. Bo nawet chleb. Gdzie tam B? Ja mnie słychać B w ogóle. O. Dobra, pyk. Tu takie ciasteczka były wczoraj. Dzisiaj już są chłodne, zimne, ale zjadliwe, bardzo dobre. Tak miało być. No Andrzej, dwa miejsca robocze. Jeden to jest mój tu, żebym wam coś mógł mówić, żebyście mnie w ogóle widzieli. No i druga kamerka tutaj. Dobra, w jakim talerzu najlepiej robić te? O, zrobię. Tym klasycznym, babcinnym. O. Podgląd paszki był. Taki talerz. O. Mam wczorajsze jajko jeszcze. Smarowałem te ciasteczka. Jakoś tak dziwnie to wygląda. Się mroziło. O, konsystencja jest taka, nie płynna. No, możliwe, że nie rozumiem czegoś. To się takie kleiste zrobiło, to żółtko. To jest chyba złe żółtko już. Dobra, to pójdzie do mycia. Myjemy to jutro na streamie, oczywiście. Chyba, że dzisiaj będzie request, żeby to ten dzisiaj. Białko powinno być ok. A tu wam pokażę. Nic tu takiego nie widać. Za farfoslami. Poma. No to standard białku jajka. Tyk. O, żeby. Ja zapauzowałem muzyczkę i tak jakoś dziwnie jest, nie? Muzyki. Coś leci. Czemu nikt nie mówi? Nie fajnie wyglądają. Znaczy ja je wczoraj oddzielałem i ten. Tylko specjalnie to włożyłem do lodówki. Zapachu nie ma żadnego, więc nie wiem. Albo zrobimy z nowego. Żółtko na pewno nie, bo żółtko się zrobiło takie sztywne. Zaraz jeszcze dojdziemy do tego, czy trzeba z nowego. Może herbatę zrobić, o. Chcecie herbaty? Chętnie zrobię wszystkim herbatę. Tak, wezmę deskę. Mam taki specjalny filtr. Filmu nie będę mówił, ale nie będę też zaklejał, bo mi się nie chce. Poleciało. No to dobra, to zrobimy z nowych. Jak się można pochorować, to zrobimy z nowych. Dobra, i cyk, odpalamy bardzo. Ile zrobić herbat? Okay.
Tanki są wielokrotnego użytku, więc... Dobra, dobra, już, już, przepraszam. Przepraszam, nie będę dotykał. Więc ja tam raczej szklanki myję rzadko. One i tak się wyparzają przy każdym robieniu herbaty, więc myślę, że nie ma sensu, żeby jakoś tak bardzo spinać. Cyk. Dwie łyżeczki cukru idą. Dwie łyżeczki sugaru. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, że to wszystko jakoś tak normalnie słychać. Nie chciałbym, żeby mnie coś zagłuszało. Dobra, w tym czasie coś gotuje nam się woda. Biały cukier. Nie wiem, czy to się czymś różni. No tam niby czasami słodziłem tym trzcinowym, ale nie czułem jakiejś takiej super wielkiej różnicy. Nie wiem, czy on tam... Ale to chodzi o co? Walory smakowe, czy... Tak ogólnie, nie wiem, że on jest zdrowszy, czy coś tam. Bo to zdania są różne podzielone. Mamy, o, chleb. Chleb. Trzcinowy zdrowszy. O, widzisz. To trzeba rozważyć za. Ja ciasteczkę trochę przeniosę w inne miejsce, ale jednodzielne. Aha. Okej. Już, ciastka ląduje u was. Bum. Jest lepiej z tą muzyką? Czy dalej za głośno? Jak tam Aloli? Masz problem odnośnie mat, ale jakich mat? Aż kurczę. Z jajkiem jest ten problem, że jak się źle dziabnie za pierwszym razem, to później ciężko je rozłupać dobrze. To jest super trik. To jest jedyne, co używam z 5 sposobów na. Że z korupką się super wydobywa. Takie paprochy, które gdzieś tam w jajkach, nie wiem, czy to gdzieś tu jest taki paproch. Z korupką się super wydobywa takie paprochy, jak gdzieś w jajku są. Zaraz herbatka będzie podoba. No hejo. Justin. O, teraz lepiej walnąłem i teraz będzie cyk. I nam się fajnie otworzyło to. No, myślę, że 2 jajeczka wystarczą. Resztę schowam. Ja nie mówię, jak nigdy nikt nie wchodził na streamy, było pusto praktycznie. Teraz mam normalnie obłożenie. To będziemy teraz trzepać. Weźmy szczepaczkę. Świeżo myta. O.
Herbata się robi. Chwilę wam popiszczy. No ale niestety. Dobra. O. Prawidłnie, jak w polskim domu. Wydaje. Dobra, jeszcze sobie dodamy trochę pieprzu. Wow! Myślę, że jakaś... Nie wiem, możesz wybrać, którą tam chcesz tak naprawdę. Mamy dużo pieprzu, ja lubię dużo pieprzu. Musi być czarno. Trochę pieprzu. Damy trochę niezdrowej tej wegety. Zastanawiam się, czy nie dać chili. Czy nie byłoby fajne. A możemy dać ten grubszy trochę, co? O, tak jest. Jak myślicie, jajko, chleb w jajku z chili będzie dobry, czy nie? Albo jakie przyprawy jeszcze mogę dodać, bo tu trochę tego jest. O, wyciągnę koszyczek. Mam tak, cynamon to nie, czosnek. Czosnek jest git. Próbne eksperymenty. Dobra, trochę jest. Szczypta czosnku. Zawsze był problem. Co to jest szczypta? Chyba wyrost to chyba nie chce. Ziele angielskie nie. Oregano. Nie, oregano chyba też nie. Papryka słodka to nie. Sos ciemny. O, może sos ciemny przedpieczeniowy. Myślę, że będzie spoko, nie? Nie żartuję. Kurkuma nie. Liść laurowy nie. Bazylia. Więcej pieprzu. Więcej czosnku. Ciury i chili. Dobra, damy z chili. Zobaczymy, jak wyjdzie. A i tak wszystko zjemy. I damy tak trochę. O! Jest takie fajne. Ostrzejsze będzie. Dobra, koszyczek z uprawami chowamy. Koszyczek różnistości. Możecie spokojnie na tacie pisać. Mnie to nie przeszkadza. W żaden sposób. To jest równouprawnienie. Kobiety patrzą, jak facet gotuje. A muszę tutaj kadr. Jak robimy chleb w jajku, to trzeba go na czymś konkretnym smażyć, czy jak? Na maśle? Albo, nie wiem, dać olej? Czy po prostu od razu jajko walnąć na ten? Bo mam problem. Bo od razu jajko, nie? Straszne te spadki. Obijesz tam czasami na takie dropy klatek. Okej, dobra. Ale olej też podobno nie jest taki zły, jeżeli chodzi o ten. Najgorsze są utwardzone tłuszcze roślinne, te wszystkie margaryny i tak dalej.
zastanawiam się o masło, czy olej też bardzo też nie był. Naukowcy też tam regularnie się spierają, co jest zdrowe, a co nie. I w sumie nie wiadomo. Tak samo jak na przykład... No. Tak samo jak chodzi o ten, na przykład dym wędzarniczy i się okazuje, że o nie, wędzenie jest złe, bo coś tam, bo ten... Stwierdziliśmy, że złe i na przykład Unia Europejska zabroniła wędzić rzeczy. No i co wtedy zrobić, jak zabroniła wędzić rzeczy? Unia zabroniła wędzić i też jest, można, ale można używać dymu, aromat dymu wędzarniczego i to jest git, nie? Dobra, wezmę to badanie, które dzisiaj umyłem i będziemy wrócić nowej. Suche już jest. Mamy ten trochę mniejszy palnik. To sobie przestawię. Cyk. Teraz tak. Trzeba ustawić kamerę w dobrym miejscu. Żeby było widać, jak się smaży. Tu blisko nad sobie herbatkę odsunę. Za chwilę sprawdzę rzepka. Na razie ustawimy, wkurujemy tu na kamerę. Na kamerę kurwa, na ten. Patrzę szepki. Końca mata. Wow, ale to jest super. No to fajnie wygląda. Uhu, no. Dos. No dobra, teraz bierzemy chleb, nasz polski chleb, dodam kamerę co na dół, to na chleb, to... nie, chyba to słabo wygląda, co? To całe kawałki, całe będziemy robić. Dobra, muszę znaleźć olej, gdzie jest olej? Problem z olejem. Nie wiem gdzie jest. Gdzie się może schować olej? Może gdzieś tu. Dawka pod oknem. Nie ta szafka. Dobra. Jest, udało się. Dobrze, dobra. Jest git. Mamy trochę oleju, tak o. Nie za dużo. Rozgrzejemy nasz olej. Za mało tego oleju. Oho, teraz to przesadziłem. Teraz musimy tak profesjonalnie jak kucharzy, tak o, zrobić. Żeby olej się dobrze rozprowadził. Ja też nie wiem, którą bym chciał tak naprawdę, bo ja się na tych matach tam nie znam. To teraz masz tu już cenę na czacie, więc możesz śmiało do niej pisać. Czy sobie pogadać, która mata jest lepsza. Ale tamta z tymi grajkami wygląda fajnie, że, tak, że sam bym się mógł nią bawić, więc no, to jest dobra mata.
Tak, to jest ta Justyś. A Justyś, no tam... W szpitalach jest dużo czasu na pierdoły. Więc akurat można w przerwie między ważnymi pierdołami oglądać mojego streama. Dobra, myślę, że to można wrzucić, co? I się smażyć. Ale super będą kotletki. Widzę ten kolor tego. Dobrze, mam się zapasy, nie, zapasy, zapachy nie inne są. No, badania. Może coś robią w tych szpitalach, panie, tylko popieprzają. Kurczę, w takim miejscu niewygodnym, że mam muszę pachą świecić, jak ten, jak wyciągam coś. Przepraszam, mam nadzieję, że Twitch nie uzna tego za jako jakiś nud content i nie zbanuje mnie od razu. Wodę odsunę. Nie, chyba tym szpatułą jest do dupy. Ono się ścięło tak po prostu. No dobra. Chipsy domowe. O, super. Fajnie. O, to jest super. O, to przerumienione. Takie musi być. Takie fest. Takie. Tam trochę mniejszy gaz. Nie wiem, na jakim gazie się to powinno robić. I w tym czasie zmatam kolejne te... No, domowe chipsy spoko zawsze. Kurde. Naturalne. Pewnie bez mało tłuszczu dodałaś, tak? Żeby się nic tam... Nic się tam takiego złego nie działo. Nie było jakichś tam świństw. No, wydaje mi się, że trochę mało tego jest. Te dwa jajka to chyba było mało. Tu jeszcze trzeba poczekać. Tu też jeszcze poczekamy. No jasne, gdzie jest takie domowe. Też jeszcze czasami daję łapać na tym, że jakieś jedzenie wydaje mi się, że będzie lepiej smakowało jak w sklepie. No wiesz, na przykład do takiego pasibusa to fajnie zaraz na jakiś czas pójść. No ale staram się myśleć, że domowe lepsze i nie dałem nie poddawać temu, żeby po prostu chodzić gdzieś do jakichś właśnie takich niezdrowych jadłodajni. Ale są na przykład jeszcze jest fajny, jest jak to się nazywa,
po polu jest Pierożek na przykład bar. I tam też jest git. Można polecić. No, sushi też robiłem. Robiłem domowe sushi, jest super. Domowe sushi jest git. Ale polecam ten, nie w Karolince, tylko w Solarisie. Sushi Royal. Otworzyli tam jakieś kilka miesięcy temu. Ostatnio tam jedliśmy z kolegami w ramach takiego małego świętowania mojego cywila. Znaczy mojego Justyny, bo to podwójne święto, powiedzmy. Albo nasze wspólne święta, on tak bardziej mi powiedział. I sushi w Sushi Royal jest dobre i jest dość tanie. Kurczę, i teraz co? Zostało trochę. Myślę, że jestem bardzo głodny. Więc zbiję sobie jeszcze jedno jajko. Myślę, że takie 6 chlebków będzie w sam raz. Tutaj tam taki bardzo mały gaz, niech coś tego tam dochodzi. No jasne. Sushi jest fajnie, fajnie że, że po polu są sklepy z artykułami do sushi. Jest na przykład Sushi Shop. I dzięki temu można kupić rzeczy do sushi. No to damy to. Damy trochę tej wegety, kucharka. I damy też chili. Nie będziemy dawać specjalnie czosnku. Trochę to rozdołtamy teraz. Fajnie. A gdzie kupujesz ryby po polu do sushi? Tam gdzieś w okolicach Opola. Bo najgorzej jest, jak chcesz mieć surową rybę, to nie wiadomo z jakiego to jest źródła, nie? O, chyba się coś zaczyna, co? Było widać na kamerze. Dobra, ja wymienię olej. No właśnie, w Biedronce to tam bym nie kupował, tak samo jak tam bym nie, jak w Biedronce bym nie kupował mięsa, to nie kupowałbym też
łososia czy czegoś takiego. No bo jednak trochę strach, nie? A mam jeszcze dwa chlebki, takie mniejsze trochę. I robimy. No to ja tutaj rozleję po tym jajku, po tym chlebie, sorry. O. No jasne, bo zawsze mieć fajnie mieć taki chleb, żeby to jakoś tak blisko było, nie? Blisko i świeże, żeby było wiadomo, że to jest świeże, bo to kupić jakąś rybę, a dlatego jak gdzieś czytałem na necie, to dobrze jest mówić, że chcesz tą rybę do sushi sprzedawcą. To w takich sklepikach trochę mniejszych, to oni się bardziej cykają, że wiesz, jak zobaczą, aha, dobra, ona chce do sushi, więc jest, aha, to nie dam byle czego, bo jak się zatruje, to mi tu wróci i no, będzie problemy, nie? Więc no. Więc o to chodzi właśnie, żeby... No wiadomo, że różni sprzedawcy też robią, nie? Tak to jest, dobra. Na razie możemy siedzieć we własnym towarzystwie, słuchać trochę muzyczki z poksów. Z tego co wiem, to lubicie poksy, więc nie powinno wam to przeszkadzać. Kto nie lubi poksów zresztą? Trochę teraz dam jeszcze tego tu. No. No i nic się praktycznie nie marnuje. No właśnie dostałem SMS-a, że chyba coś się ruszyło. Że już na... Potem, bo coś tam się zaczęło ruszać. Dostaję tutaj relację na żywo, więc... Więc jak coś, ktoś może coś pokazać. No, czyli na razie już tam się powiększyło. Ale to jeszcze nie jest tak definitywne, że się coś ostro zaczęło. Ale już będzie pod stałą obserwacją. No, tam kogo na streamie to by się przydało, ale nie wiem jak to zrealizować, kurde. No, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to no wiadomo, pół godziny się zjedzie. Ale zgodnie z tym też to zapowiadałem, to na początku, przynajmniej w tej pierwszej fazie, no to będzie tak, że no będą gdzieś 2 tygodnie przerwy od streamu. Bym też tu mógł pomagać, no bo to wiadomo. W ogóle będę się uczył takich rzeczy jak kompanie, coś tam. Bo na razie umiem go tylko z YouTube'a, mniej więcej.
Facet, kto się zajmuje dzieckiem dopiero jak ma, nie wiem, 18 lat, żeby mu tam coś zacząć tłumaczyć. Och, ale się przypaliło. Będzie fajne twarde takie. No i te dwa kawałki zrobimy. Och, aż zakopciło trochę. Musiałem się dusić nawet. No więc jeszcze trochę i będzie przerwa. No dzisiaj myślę, że nie będzie jakiegoś tam grania. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No w sobotę to tak naprawdę, jak się Franciszek urodzi dzisiaj albo jutro, to w czwartek, piątek gdzieś będzie wyjście, nie? Tak naprawdę ze szpitala, więc... Sobota to tak super wcześnie. No ale w kontakcie możemy być. No bo wiadomo, no, może akurat da rady. Na mieście to myślę, żeby się dało gdzieś tam, żebym gdzieś wyskoczył. No ale w domu to te pierwsze dni to są takie, że ja i będę niewyspany i wszyscy będą obolali, nie? No to tak, myślę, że sobie jakoś poradzimy. No już ktoś już poszła z czatu. Tam się zaczyna wszystko, czy no zaczynamy. Dopiero rozkręcę tak naprawdę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Ile to potrwa. Dobra, myślę, że jest git. Więcej nie trzeba. Tak jest takie przywęglone, żebym nie miał tych rozstroju jakiegoś jelitowego. To zdrowe tak podobno jest. Dobra, trochę to opłuczę. Myślę, że postaram się po streamie to też jakoś... Tak, no to podjechać to nie ma problemu, nie? Czy coś. Ewentualnie gdzieś tam, wiesz, no na chwilę będę mógł wyskoczyć na miasto czy coś. Myślę, że od razu nie będę potrzebny, a zresztą w tych czasach mamy też taką wygodę, że mamy też telefony, więc jak coś się tu będzie działo, to już ty nam też na pewno zadzwoni. Dobra. No to mam taką fajną spokomyszkę z wbudowaną diodą. Zjadę gdzieś na jakieś miejsce, więc nie zepsuję. Jak klika się, to ona się gaśnie. I to mi służyło do pomiaru input laga, jak miałem monitor czy coś. Pomy coś. Dobra, idę po jakieś tam rzeczy, matkę jeszcze. Ale najpierw zmieniamy kategorię na social eating. Update i zaraz dostaje się nowy tytuł. Dobra.
idę po odpowiednie przybory, żeby to można było zjeść. Za chwilę wracam, tylko sobie odniosę klucze, które mam w spodniach. Mamy takie odpowiednie narzędzia, odpowiednie przyprawy. Wezmę jakiś mniejszy nożyk. O, tytuł się już zaktualizował. A chleb w jajku, konsumpcja. Pachnie źle. Też fajny majonez tej firmy Kielecki. On jest naprawdę bez konserwantów. Tam nawet nie ma tego zwiadostwa, które się nazywa ten jakiś DET, DET, czy coś tam innego. Wszyscy to ładują do tych, a tak naprawdę to jest nie za dobre, nie? To jest jakaś taka ala trucizna. No ale dopuszczone tam w jakichś ilościach. I wszystkie majonezy to mają, a ten jeden tego nie ma. Więc no, wykminiłem, że ten majonez jest dobry. Jak ktoś używa majonezu, lubi, majonezu zawsze powinno być dużo, albo w ogóle. No. Ketchup Kotlin. Pikantne, bo ja wolę pikantne. Potem ma... jest chyba zamknięty. Znówka sztuka pieczu. Śmigany jeszcze. Mamy wielki opening keczupu przy okazji. I cyk. Proszę nie słuchać tych, co mówią, że tortek najlepszy. Kotlin albo podliszki. Jak ktoś je to smacznego. Oczywiście po obiadku można sobie porozmawiać w każdej polskiej rodzinie. Możecie zresztą mówić. Czy jest ok? Boli czy coś? Znaczy ja w sumie tutaj to nie ogarnąłem.
Dobrze. Dobranoc. Masz tam jakieś ten? Tam gdzie cię trzymają jakieś gniazdko, żeby ładowarkę podłączyć czy coś? Nie. Dobra, spoko. Jak coś to tam rozgłoszę wszystkim. Czy to już, albo że wszystkim. No daj. Coś mi się tu chyba zawiesiły te moje elementy. Ufuter. Okej. Okay. Pełną baterię. Dobrze. Bardzo dobrze. Coś ten czat nie działa dzisiaj z nami. Kurczę. Psuję i psuję. Teraz mamy z tym wszystkim. A myślę, że teraz... Teraz zacznij. Pewnie ten... O, jest. Działa czat. Super. Dobre też chili. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo było to wszystko. Noli tak coś poszła, wchodzi, nie pisze. Uteczek trochę. A jesteś. Taki ninja. A ty wracasz ale wcześniej, nie, o czwartej, nie, o trzeciej wracasz, nie? Sobie z pracy sobie. Właśnie, ostatnio miałem zapytać, czy jeździłaś hulajnogą, a się dowiedziałem, że nie. Ja uważam, że wcale nie jest tak mokro, żeby się nie dało jeździć. Bez przesady. Aha. Ja byłem do 18, no. Musisz dobrze ubrać w jakąś skórę, jak ten Harley'owiec. I na hulajnodze tak jechać później. A. No skoro tak mówisz. Nie wiem, sobie tak wolno. No, kilka sekund schodzi, nie? Ale bez przesady.
Aha, kurde, szkoda. Nawet na ten zwykła rozmowa, zwykły ten, dzwonienie, nie zadziała? Nie wiem, czy to też jest dobry pomysł, żebym się rozpraszał. Mogłem ci dać selfie sticka. No szkoda, no cóż. Ja tam widzę od razu, jak przyszło. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co się dzieje. No, spoko. No jak będziesz ten, okej, no. A już się zaczyna, czy nie? 30 sekund? Nie, to jest przesadzone. Odśwież stream, może. Może ci jakieś klatki zgubiło i stream się ładował. I mój stream leciał dalej, ale u ciebie gdzieś nawet mógł przymulić i dlatego masz do tyłu. No, badania takie, że to już chyba zaraz. Info z pierwszej tej. Gdyby mnie wpuścili, to bym już tam pojechał, bo już 10 minut i bym tam był na miejscu. No, trzeba uważać, bo te wirusy czy coś to może ktoś złapać. Mów od razu, ludzi ten, szprycę dali. By nie było, że później nie mogą dać znieczulenia czy coś. Co, aż tyle? Dalej aż tak dużo? No okej, no teraz trochę lepiej, nie? Też, no to wiesz, to ma kilka rzeczy znaczenie tak naprawdę. Ja mogę sobie to jeszcze sprawdzić w międzyczasie. Ustawienia tego streama, ale wątpię. Tryb opóźnienia, małe opóźnienie to ma. Więc ja już tu mam zrobione wszystko, co się dało zrobić. A więcej nie zrobię. Kurde, to już nadszedł ten moment, ta chwila. Co, że tak trzeba coś zjeść? Nie wiem, co mam dalej mówić. Ty coś. Fajduszcie. Anoli, co tam? Jak tam w pracy było? Tyle nas mało zostało. Tylko 3 osoby. Czyli włącznie ze mną. Też się chyba liczę. O,
Najjaśniejsza pełnia, o. No patrz. Tego nie wiedziałem. A klapek. Ciek. To może dlatego się zaczęło już coś tam z tym, bo pełnia jest, nie? Bo to tak jest, że na pełni niby coś tam się... Zaczynają te porody dużo. I tu cyk, pełnia i poród. Najjaśniejsza. Kawa, czyli noże kobiety, tak? Może tak jest, no. Czy pełnia wpływa ogólnie na dużo rzeczy tak naprawdę. No i w tym też na to, że coś tam się kobietom dzieje. No i nie tylko kobietom. Morza, na morze działa, chyba że może też kobieta. Nie, ten może. Nie, to może. To dziecko. To nie wiem, no ale też działa, nie? Też przepływy są zależnie od tego, czy jest pełnia, czy nie. Dziesiąta dochodzi. Jutro dziesiąty. Dziesiąty trzeci, no patrz. Przeciało już. Jedna trzecia miesiąca przed. Znaczy, że wypłata będzie za 22 dni. No jeszcze teraz. No to w sumie miałem wczoraj problem ze snem. Ja też się trochę budziłem. I zmęczony byłem strasznie, bo ten, o. O, już porodówka. Już ten. Uch. No i też jakiś taki poddenerwowany dzisiaj byłem, ale to też może być, zdenerwowanie może być spowodowane brakiem snu, więc tu bym to też tak nie łączył tego aż tak bardzo, no ale... Znaczy nie mówiłbym, że księżyc powoduje zdenerwowanie, tylko że powoduje brak snu, a to denerwuje, bo to człowiek jest rozdrażniony wtedy. A coś się zaczyna już powoli. No tak, no dokładnie. Tak to działa. Kurde, mam teraz stresa, jak już coś idzie do przodu. Więc dzisiaj chyba skończymy szybciej, będzie tylko cooking i social eating.
Choć i tak dzisiaj nie planowałem nic jakiegoś bardzo zaawansowanego. Znaczy planowałem coś porobić tu z tą sceną jeszcze. Justyna jest już na sali tam portowej, już tam się skurcze jakieś zaczęły. Jest 5 centów. I się trochę nasiliło to wszystko. Znaczy no okej, no to typowa akcja, nie? Tego co mi wiadomo. Kurcze już są trochę regularne i się bardziej nasiliły, więc... Może coś zaczynam, ale może też być, że się wyciszy, nie? Więc zobaczymy. Już leżę na porodówce, więc to może być sala, nie wiem, ale jest monitorowane wszystko. Monitorują skurcze, dziecko i rozwarcie, więc to raczej jest już sala porodowa. Jak monitorują, nie? Chociaż? Nie wiem. Mam dokładnie. Dopytam. No może się może ta pełnia go właśnie tam wyciągnął go księżyc i ten i wytarga teraz. No Mohala. No tak może być, że tam żartuję, że. No to już jest sala ta porodowa już tak. Już nie będzie żadnego przemieszczania. No, trzymaj też. Kurczę, to jest stresujące. Mimo tego, że jestem kilometr od tego miejsca. Jakoś, nie wiem, dziwnie się czuję. Nie wiem, no macie reaction video takie na prawdziwe. Już to jeszcze jest fajnie pisać, no ale za chwilę może być tak, że... Będzie ciężko. Chciałem zrobić wideokonferencję chociażby, żeby tak być tam wirtualnie, no ale nie ma jak telefonu tam nigdzie umieścić. No i nic nie zrobię. No będzie rozmowa wideo, jak... Jak Justyna już go dostanie na klatkę. Mam nadzieję, że to się skończy tylko szybko i że nie będzie żadnych tam takich większych problemów, nie? Bo to jest najgorsze. No jest stresik, straszny stresik. Tak, niby myślałem, że nie wiem, będzie okej, okay, że jakoś tym się nie będę przejmował, a... I stresik jest też przez to, że nie mam mnie tam na miejscu, nie? Bo wolałbym tam być, no i oglądać, że... Czekać aż Franek wyjdzie, żeby go zobaczyć od razu od pierwszych tych sekund, jak będzie na wierzchu. Już będzie z nami, no ale co? Niestety głupi koronawirus, no. Wszystko przez koronawirusa. Jakby nie to... No, ale będę miał pierwszy ten, no, dostęp do... Konferencji, no, że zobaczę, że o ile to się, znaczy zależy, no to jeszcze zależy, bo też może być, że cesarskie cięcie. Okropa sprawa, dokładnie, no. Ok.
No jest 16 w Polsce, no. 16 osób zarażonych. No i do tego to szpitale mają takie te, no. I tak się to musiało złożyć, że akurat tego piątego, jak byliśmy w szpitalu, no to, to w tym dniu zamknęli dla tym aparatów rodzin. Ja bym chciał nawet, żeby mnie gdzieś tam przeprowadzili jakimś, nie wiem, tunelem szczelnym czy coś, żebym to był na tym miejscu, gdzie jest porodówka, żebym tam mógł siedzieć na sali. Dobra. Na dzisiaj kończymy, bo mam ważne rzeczy teraz, więc...